Jako dom. Chciałem, żebyś mi powiedziała, jak uważasz, czy trudno jest się dogadać z kimś z innej kultury? No spotkałeś na pewno takich facetów, którzy nie mówią po polsku lub słabo mówią w tym wspólnym języku, mówią równie słabo jak ty i te wszystkie zdania potrzebnie złożone, czy ewentualnie gdyby tak się złożyło, że miałbyś chęć, to czy może mógłbyś mnie jednak zaprosić na kawę, nie wchodzą w rachubę. Okej. Dzieje się więcej, a rozumie się mniej. Znaczy gdzieś łatwiej jest doprowadzić do tego, żeby się działo? Tak. Znaczy, czemu? Ponieważ bezpośrednio komunikuję się, czy mam ochotę na kawę, chcę wyjść, chcę zostać. Komunikuję bezpośrednio to, co chcę. To znaczy, że on, ten facet, może też bezpośrednio zakomunikować ci, czego pragnie, tak? I ty wtedy nie boisz się powiedzieć tak, albo powiedzieć nie. Bo jak powiesz nie wiem, to on myśli, że nie zrozumiał, o co pyta. Tak, dokładnie. Tak? Tak. Czyli lepiej za dużo nie pytać. Dokładnie. I lepiej mówić wprost. Jak się... I język czasami utrudnia. Tak. Kontakty międzyludzkie. Dokładnie. Między płciami.